można sprowadzić. I teraz tak, tutaj proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, drukiem, który będzie druk pierwszy rozpatrywany, to jest druk nr 408. Brzmi on następująco. W sprawie korekty uchwały 334 dotyczącej podziału środków finansowych. Nie, tam sobie gdzieś znajdziecie. To sobie znajdziecie. Państwo radni, naprawdę bardzo bym prosił, Państwo, będzie zaraz gorąca dyskusja, będziemy na ten temat rozmawiać. Projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 336 dotyczącą podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy III Prądnik Czerwony przewidzianych do realizacji w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Anuluje się zmniejszenie środków zadania ujętego w paragrafie pierwszym pod nazwą Straż Miejska, płatne nadgodziny patrolowe dla rewirowych z terenu dzielnicy III Prądnik Czerwony z kwoty 20 000 zł do kwoty 10 000 zł. Paragraf drugi. Anuluje się zadanie priorytetowe pod nazwą montaż na terenie osiedla Wiśniowa z systemu monitoringu wizyjnego typa kamera 102 000 zł. Paragraf trzeci. Postanawia się uruchomić następujące zadanie priorytetowe na kwotę 92 000 zł. 1. Klub sportowy Prądniczanka 20 000 zł. Zakup wyposażenia zegar stadionowy. Proszę? No pod korektą zarządu teraz czytam. 2. Śródmiejska biblioteka publiczna 20 000 zł. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału dla dzieci. Dobrego Pasterza 6. Pomieszczenie poradzi dzielnic III Prądnik Czerwony. 3. Państwowa Straż Pożarna JRG 7, 12 000 zakup sprzętu ratowniczego, 4, komisariat III Policji 40 000 zł, zakup samochodu dla Policji. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały podejmuje się zgodnie z konstytucją statutem Rady Dzielnicy III. I tutaj od razu autokorektą zarządu zarząd się zgadza. Wykreślamy w paragrafie 3 punkt 1. Zegar stadionowy. Reszta pozostaje bez zmian. Dlaczego? Zakup wyposażenia będzie prawdopodobnie klubowy Prądniczance. Będzie m.in. ten zegar stadionowy, a będzie dużo łatwiej Prądniczance, czyli klubowi sportowemu zrealizować to zadanie i rozdysponować środki. Ja robię to zegar stadionowy. I teraz bardzo prosiłbym tutaj jakąś otwieram, jeszcze zanim Państwu z Policji tutaj udzielę głosu, chciałbym po prostu wysłuchać opinii Państwa radnych. Ja jeszcze zaraz tu Państwu wytłumaczę, dlaczego jest taki projekt podjęty przez zarząd. Przed tłumaczeniem jeszcze chciałbym, albo dobrze, to wytłumaczę Państwu tak. Przeznaczyliśmy na ślepe kamery 102 000 zł. Przedstawialiśmy, przekazaliśmy to pieniądze do ZIKIT-u. ZIKIT nie chciał tego zadania realizować. Trwało to kilka miesięcy. Trwało to kilka miesięcy, takie przepychanki, były spotkania, była opinia Straży Miejskiej, m.in., która negatywnie odnosiła się do tego projektu ślepa kamera. Policja, powiedzmy, że nie było to negatywne, ale nie było też pozytywne. ZIKIT jednoznacznie to zaopiniował negatywnie. Więc tutaj tak przenieśliśmy to zadanie. Ja osobiście jeszcze tutaj przewodniczącym, wcześniejsza dyskusja była i te rozmowy były, jak był przewodniczącym pan Rafał Miś. Ja w ostatnim czasie wysłałem też pismo, omawiałem spotkanie z zarządem budynków komunalnych w celu realizacji tego zadania. Zarząd budynków komunalnych wyraził chęć i ochotę na takie spotkanie, ale po przeanalizowaniu tego tematu przedstawił opinię, że nie są w stanie oni, nie są władni zrealizować to zadanie, gdyż proponowane budynki nie są we władaniu zarządu budynków komunalnych, lecz wspólną. Wspólnoty musiałyby podjąć osobne, każda ze wspólnot musiałaby podjąć na walnym zgromadzeniu uchwały zmierzające do tego, aby te ślepe kamery były montowane, musiałyby tu projekty, zgody, więc nie zdążylibyśmy tego nawet przy takim układzie zrealizować tego do końca roku. No i nas, No i zostało tak, że po prostu jeszcze jedna rzecz. Goni nas to, że my te środki finansowe musimy wydać, chcielibyśmy inaczej wydać, żeby nam nie przepadły pieniądze na zadania inwestycyjne. Zadaniami inwestycyjnymi, jak tutaj Państwu wykazałem w paragrafie 3, są jak najbardziej logiczne, spójne, które możemy śmiało na to przekazać pieniądze. One będą realizowane, nie będą te pieniądze przepychane z jednej jednostki do drugiej. No, taka jest opinia zarządu. Jeżeli Państwo macie pytanie, to otwieram tutaj listę mówców i prosiłbym dalej. Karolina Malikowska, Łukasz Wantucha, do następnych z Państwa radnych. Dobrze, to będziesz nam przed tym musiał. Dobra. Czy jeszcze ktoś jest tutaj? Rafał? Dziękuję bardzo. Zamykam listę mówców. Ewentualnie jak będą Państwo chcieli się zgłaszać, to jak najchętniej udzielę głosu. Proszę bardzo, Pani Karolina Pasunkiewicz. Przepraszam, Pani Karolina Malikowska. Przepraszam najmocniej. Pani więc tak, idąc od początku, nie wiem, czy paragraf pierwszy brzmi po polsku, jak się anuluje zmniejszenie, ale to okej. Natomiast, czyli nie anulujemy zmniejszenie, czyli zmniejszamy? Już. Uchwała, która była podejmowana, druk 336, polegała na tym, że zmniejszało się... albo Państwo włączyli ten telefon, nie patrzcie teraz. Że zmniejszało się wtedy. Zmniejszało się kwotę z 20 000 na 10 000 zadania dla Straży Miejskiej pod nazwą... Czyli można by było teraz po prostu zwiększyć 10 000. Nie, bo jakbyśmy zwiększyli, jeżeli zwiększymy tą kwotę, to będziemy musieli ponownie wypisywać wnioski na uzupełnienie tego zadania. A jeżeli anulujemy to zmniejszenie, czyli ta kwota z powrotem wróci do tego zadania w kwocie 20 000 złotych, Straż Miejska już podobno zaczęła powoli te pieniądze konsumować z wnioskami, nie samymi patrolami, więc tak to wygląda. Drugie pytanie. No szkoda z tą ślepą kamerą, bo cała Rada Dzielnicy była postawiona na mózgu przez ten projekt. I szkoda, że okazało się, że nie miał podstaw. Mam podstawę. Znaczy teraz to było, bo mam pismo w kancelarii z dnia wczorajszego. No to świetnie, bo bardzo bym się cieszyła. Szkoda, bo już byśmy rozmawiali całą radę z pomysłu, który jest realny. Kolejna rzecz. Nie mam przeciwko wydatkowaniu środków na bezpieczeństwo, to jest jak najbardziej racjonalne, tylko te prośby na przykład nigdy nie przeszły przeze mnie. Jak najbardziej uważam, że trzeba dofinansowywać służby porządkowe. Tylko że ani nie słyszałam o zapotrzebowaniu Straży Pożarnej na sprzęt ratowniczy, ani tym bardziej nie słyszałam o policji o jakimkolwiek zapotrzebowaniu na samochody. Zresztą bardzo się cieszę, że to Państwa widzę w naszych progach, więc tym bardziej chciałabym się usłyszeć, skąd te potrzeby i jakie mają podstawy. Dobrze. Ja już Państwu odpowiem. Z informacji, nawet tutaj byliśmy na spotkaniu z Panią Radną Anielą Pasunkiewicz, właściwie nazwisko do właściwej osoby. I rozmawialiśmy ze Strażą Pożarną. Oni mi nie powiedziała. Z Panem Jackiem Hajdułkiewskim. Nie zdążyliśmy. No będziecie nam w domu się nie wybrać. Drodzy Państwo. Uwaga. Zostawmy te niuanse mama, tata, wujek, ciocia. Wróćmy do meritum. Dobra. Tutaj Pani Aniela Pasunkiewicz, która też była na spotkaniu, w którym uczestniczyliśmy w 140-lecia naszej Straży Pożarnej Krakowskiej. Rozmawialiśmy z komendantami, z osobami funkcyjnymi ze Straży Pożarnej. Jak najbardziej wyrażali opinię, chęć, chcieli, aby takie pieniądze były przekazywane na sprzęt. Między innymi będzie tam wydatkowana kwota, dlatego zapisaliśmy zakup sprzętu ratowniczego. Nie dysponują czymś takim jak kerszer, który na przykład po akcjach, powiedzmy, oczyszczania na przykład piwnic, mieszkań, po użyciu, powiedzmy, tych wężów strażacków jest używany właśnie, czy nawet węże strażackie muszą być później oczyszczone po takich akcjach, mogą być pyły, gazy, różne rzeczy. Straż Pożarna jak najbardziej oczekuje takiego sprzętu, między innymi i tutaj to jest to wyjście w kierunku prośby Straży Pożarnej. Co do samej policji, ja rozmawiałem tutaj z komendantem, z naczelnikiem, albo nad naczelnikiem, przepraszam, jeżeli na funkcyjne stanowisko Pomyle naszej policji, tutaj z oddziału Szczelców, mają przetargi na bodajże 7 samochodów, które teraz będą wnioskowane. Tylko to są, tak samo, to są samochody, które są nieoznakowane. Potrzeba właśnie samochodu, który jest w naszej dzielnicy, no, generalnie Krakowa, przede wszystkim w naszej dzielnicy, który był oznakowany. Ten samochód, tutaj Państwo zresztą komendanci, jeżeli tak mówię, funkcyjne stanowisko Państwu pomylę, naprawdę przepraszam. Państwo przekażą nam informacje, jeżeli oczywiście Rada będzie tu już przychylna. Pieniądze prawdopodobnie z przetargu na inny wóz w innej części Polski spadną i wrócą tutaj do Krakowa i stąd jest prośba na dofinansowanie na taki samochód. Panie Przewodniczący, może oddaję policji, ale przecież mam pytanie, a powiedziałam. Co to będzie za samochód, który mam się nieoznaskowany i kosztuje więcej niż 40 tysięcy? Może jakiś specjalny? To może tak, to może połączenie. Ale ja jeszcze mam proszę, w takim razie też, jeżeli dofinansujemy taki samochód, to żebyśmy uzyskali deklarację, że ten samochód będzie jeździł tylko i wyłącznie po terenie naszej dzielnicy. Ale to ja chcę powiedzieć. Czekaj, dobrze, to tutaj też oczywiście. Bo mamy, wiesz, jakie doświadczenia z tym. Wiem, jakie mamy. Dobra, Państwo drodzy. Dobra, Państwo drodzy, tu Pani Karolina Malikowska podała te pytanie, które na pewno Państwo policjanci, Panowie będą, już moment, będą Państwo władni nam odpowiedzieć. Prosiłbym jeszcze przed Państwa wypowiedzią Łukasza Wantucha, który by wyraził swoją opinię co do tej uchwały, tego projektu uchwały. Gdybym widział, że ta uchwała będzie na dzisiaj przygotowana, nie miałem o tym zielonego pojęcia, to bym Państwu przygotował pismo, które zostałem przejść na Celarowską. Jeżeli Państwo pozwolą, bym proponował przesunąć ten projekt na następny czy za dwa, zejdę na dół, wydrukuję to pismo i Państwu pokażę. Ostatnie 3 tygodnie spędziłem na telefonie, rozmawiałem z ZBK, z ZIKIT-em, Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa, Wydziałem Mieszkalnictwa i z innymi jeszcze instytucjami, jak właśnie wydać te 102 000 na ŚPK. I pojawia się koncepcja, to co mówi Pan Przewodniczący jest prawdą, ale jest prawdą niepełną. Po pierwsze, co do budynków, które znajdują się w zarządzie ZBK, oczywiście Celarowska, Wileńska nie są w zarządzie ZBK, ale jest jeden budynek, ulica Stadowa 11, który znajduje się w zarządzie ZBK. I rozmawiałem dzisiaj z ZBK, jestem mówiony na spotkanie właśnie w tej sprawie, mam już wstępną zgodę na montaż kamer na tamtym budynku, co pozwoli objąć, nie za 120 000, tylko za 40 000. I to jest pierwsza część tego planu. Druga rzecz tego planu była taka, że miałem też spotkać się z Panią Dyrektor Prądnikowską. Część tych pieniędzy, około 5–6 000, też przeznaczyć na dodatkowe kamery do szkoły podstawowej nr 95, która jest w zarządzie ZEO, więc możemy wydać na to pieniądze. Ale ponieważ najbardziej potrzebne te kamery są na ulicy Wileńskiej i Celarowskiej, tam gdzie jest największa fala przestępstw, przypomnę słynny przypadek z chłopcem temu, maczetą odrąbaną na nogę, to wymyśliłem konstrukcję, która została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Kancelarii, mam to właśnie na piśmie. Mianowicie zaproponowałem, żeby utworzyć, żeby te pieniądze z priorytetów przeznaczyć na powierzone. Czyli stworzyć jakieś zadanie na dowolną kwotę, na przykład ślepa kamera na osiedlu, na ulicy Celarowskiej za 100 zł i następnie przesunąć z priorytetów na powierzonego dofinansowanie. W ten sposób pominiemy zakaz wydawania pieniędzy dzielnicy na tereny niebędące, na budynki niebędące w zarządzie jednostek miejskich. Wysłałem takie pismo 2 tygodnie temu do kancelarii, wczoraj dostałem pozytywną odpowiedź, że jest taka konstrukcja możliwa. Więc możemy zrealizować monitoring na osiedlu Wiśniowa, czyli na ulicy Celarowskiej i na innych. Jest ten monitor bardzo potrzebny. Zdaję sobie, że to słowo ślepa kamera jest tym, który najbardziej wróci, więc ja proponuję, żeby wykreślić słowo ślepa kamera. Jeżeli to jest powód, dla którego ten projekt ma zostać skasowany, to ja zgłoszę poprawkę, żeby skreślić słowo ślepa kamera w nazwie tego projektu, znaczy tylko pieniądze, żeby to był zwykły monitoring. Bo jeżeli ten projekt ma stać się ofiarą jakichś rozgrywek wewnętrznych między różnymi grupami w dzielnicy, na to wygląda, to ja jestem gotów się cofnąć, skreślić to słowo ślepa kamera, jeżeli ono tak z wielu osobom wadzi i zostawić zwykły monitoring. Bo ten monitoring jest potrzebny. Rozmawiamy z wspólnotami, rozmawiamy z Wileńską 22, z Celarowską 22 i ludzie boją się po prostu tam żyć. Boją się tam żyć, jest to potrzebne te pieniądze, od 3 tygodni robię wszystko, żeby pieniądze wydać, a tutaj nic z nagle skakujesz z takim projektem, który w ogóle nie był ze mną skonsultowany. Więc zgłoszę poprawkę, żeby skreślić to ślepa kamera, zostawić tylko monitoring. Są do reszty, zaraz zgłoszę, są do reszty. Klub sportowy Prądniczanka daliśmy już tyle pieniędzy, mimo że tam musi daliśmy tyle pieniędzy, że to chyba wystarczy. Wiśniowiecka biblioteka nam potrzebna rzecz. Sprzęt ratowniczy, przypominam, że przeznaczyliśmy 12 000 złotych spowierzonych na sprzęt ratowniczy. Samochód dla policji, to szczytny cel, ale już dawaliśmy pieniądze dla policji. Po pierwsze, ten samochód nie jeździ po naszej dzielnicy, tylko jeździ przejście, to jest oczywiście, że to normalne, ale nie możemy tego zagwarantować. Więc ja proponuję, żebyśmy się troszeczkę wnieśli ponad te rozgrywki naszej płótnie dzielnicowe. Ja zgłoszę poprawkę skreślającą słowo ślepa kamera, żeby nie bardziej nikomu. Dajmy tym mieszkańcom celarowskich i gdyńskich żyć normalne, bo tam już jest po prostu dramatycznie. Nie róbmy kosztem rozgrywek dzielnicowych, różnych grup, tego, że mieszkańcy celowskich, którzy już się cieszą z tego pomysłu, są robione przygotowania do tego pomysłu, to my im nagle zabieramy z powodu kłótni naszych wewnętrznych relacji. Także zgłaszam poprawkę o skreślenie tego słowa ślepa kamera. A ja odpowiem tak. Nie, no, zniosę to inaczej. Ale nie zatrzymaj. Przepraszam. Nie, zgłoszę poprawkę, bo będziemy wiedzieć, jak to ma wyglądać. Bo chcę, żeby ten był narzucony, tylko żeby była poprawka skreślająca słowo ślepa kamera. Przepraszam najmocniej, nie będę pana... Zgłoszę poprawkę o wykreślenie paragrafu. Przepraszam najmocniej, nie będę pana radnego uczył, jak się składa poprawki, albo wnioski zostały złożone wcześniej. Na przykład do druku 412, który Pan Radny przedłożył, więc zdaję sobie sprawę, kolega Łukasz, jak to można napisać na podstawie jakich paragrafów. Odnosząc się do wypowiedzi, tutaj wcześniej nie ma takiej sytuacji, że jest to rozgrywka. Ja czekałem, umawialiśmy się Łukasza do piątku. Ale mam na komputerze, bo chcesz pokazać to pismo. Nie uprzedzałem, że do piątku, do zeszłego piątku miałeś przesłać na informację. Dobra, do komputera po to pismo z kancelarii. Czy możesz przełożyć to głosowanie, zostawić na razie ten projekt, każdy 10 minut, żeby przynieść to pismo z kancelarii? Możemy projektować... Możemy na przykład... Proszę o 10 minut. Tylko ja nie wiem, chciałbym też powiedzieć na ten temat... A możemy przejść na temat pliku, zostawić na chwilę? Ja nie będziemy tego przestawiać. Chcemy na przykład, możemy zrobić, jeżeli będzie potrzeba, poczekamy jak wrócisz. Dobrze, to proszę o poczekanie, że to teraz pismo. Pani Małgorzata, tu jest otwarty? Pani Przewodnicząca, chyba Pan powinien ogłosić jakoś przerwę, no bo ja... Nie przewodniczący dalej. Jest w stanie w ciągu 5 minut. 5 minut są w stanie, tylko wejdę na pocztę i to wydrukuję. Pani Małgorzata, może mi Pani... To zrobimy tak, nie będziemy robić przerwy, jeżeli... Po 5 minutach będziemy miał tej poprawki, będziemy pod... Tu jest poprawka skreślająca słowę ślepa kamera. Albo my się na później. Nie. Chciałbym teraz poprosić Państwa... Przepraszam bardzo Państwo drodzy. Panie Przewodniczący, mam z tej kwestii taki pomysł. Może zanim będziemy dalej procedować, poprosimy policję, żeby wyjaśniła na pewno. No to tak chcę zrobić. Żeby nie tracić czasu. Więc ja bym poprosił Państwa z policji, aby Państwo nam wyjaśnili tutaj, jak wygląda z tym samochodem. Proszę mieć w czasie, pomimo tego, że radny kolega Wantuch wyszedł, na pewno, że Państwo nam też dacie jakieś sprawozdanie, czy jak wygląda z tym bezpieczeństwem na tym osiedlu Wiśniowa, Celarowska. Nie ma zgłoszonych, chyba na podstawie... Ale co, na podstawie się go... Nie ma Przepraszam bardzo Państwa Radnych, prosimy bardzo o Państwa z pozycji o zabranie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o zakup radiowodu, który radiowodu odznaczowanego, kwota 40 000 złotych, która jest kwotą minimalną do rozpoczęcia procedury współfinansowania, tak zwanego sponsoringu ze środków samorządu terytorialnego, koszt zakupu całego radiowodu oznakowanego w kwotę około 65 000 złotych. może wystąpić się radiowóz osobowego, czy tak mały. Na pytanie, czy ja mogę zagwarantować, że radiowóz jest tylko po terenie dzielnicy III, nie mogę zagwarantować takiej gwarancji złotych. Dlatego z różnych powodów. Ja oczywiście dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że zakup tego sprzętu będzie przeznaczony dla regionu drugiego, który w całości obejmuje dzielnicę trzecią, czyli dla dzielnic od wyższego regionu, którzy pracują w dzielnicy trzeciej. Natomiast sami Państwo wiecie, tak jak było przy zakupie poprzedniego radiowozu, że ta procedura przetargowa czasami trwa 10 miesięcy i więcej, chyba w tym ostatnim przypadku trwało to około 10 miesięcy i radiowóz przekazany przez Państwa 11 stycznia. Muszę Państwu powiedzieć, że zrobił już niecałe 40 000 kilometrów, więc ten radiowóz jest wykorzystywany i służy mieszkańcom i dzielnicy trzeciej, i dzielnicy czwartej. Natomiast o te 10 miesięcy trudno powiedzieć, która z jednostek organizacyjnych, z komórek organizacyjnych naszego komisariatu będzie dysponowała największą potrzebą nowego sprzętu transportowego. To może być albo ten radiowóz drugi, albo ogniwo wywiadowcze patrolowe, które jeździ po terenie całego komisariatu. Jeżeli chodzi o zagrożenie ulicy Celarowskiej, czyli dwa, szerzej, ja Państwu przekazywałem całkiem niedawno takie ocenę stanu bezpieczeństwa za rok ubiegły i zarówno w tej ocenie, jak i na dzisiejszej, bo my co tydzień robimy analizę stanu bezpieczeństwa na podstawie 7 wybranych kategorii, tych, które powszechnie i przez nas również uważane są za najbardziej uciążliwe dla obywateli, czyli kradzieży z włamaniem, przestępstw rolniczych, bujek i pobić, uszkodzeń ciała i uszkodzeń mienia. Tereny ulicy Celarowskiej i ulicy Wiśniowej nie są w pierwszej strefie zagrożenia. Pierwsza strefa zagrożenia to te miejsca, w których występuje największa liczba tego typu przestępstw. Jeżeli chodzi o dzielnicę trzecią, to większa liczba przestępstw występuje chociażby na Prądniku Czerwonym. Natomiast... Osiedle Prądnik. Strzelców, powstańców, majora. Ja proszę mi wybaczyć, ale ja nie mam statystyki. Państwo drodzy, bardzo bym prosił o ciszę, bo nie słychać mówców. Na terenie komisariatu szczegółową informację co rok Państwo otrzymują. Na Państwa żądanie, jeżeli Państwo będziecie chcieli się zapoznać z bardziej aktualnymi, na przykład powie, że rok 2012 dawno minął. Jeżeli Państwo złożycie takie zapotrzebowanie, postaram się udzielić informacji co do szczegółowych ulic. My każde przestępstwo rejestrujemy. My każde przestępstwo jesteśmy w stanie powiedzieć, ile przestępstw zostało do nas zgłoszonych, drodzy Państwo, zgłoszonych do nas, bo też sami je ujawniliśmy na każdej konkretnej ulicy i taka analiza jest dokonywana co tydzień i co tydzień są stosowane radiowózy. Od marca bieżącego roku zmieniła się nieco organizacja służby patrolowo-interwencyjnej, o czym sygnalizowałem też podczas poprzednich naszych spotkań, została całkowicie rozdzielona interwencyjna w części patrolowej, całość funkcji interwencyjnej, czyli reagowania na zgłoszenia obywateli, szanowny numer 112, szanowny 997, realizuje referat interwencyjny Sztabu Policji Komendy Miejskiej. Natomiast to wiązało się oczywiście z uwzględnieniem etapów komisariatu, około 30 etapów oraz koniecznością oddania w ręce Komendy Miejskiej 2 pojazdów oznakowanych. Natomiast oczywiście nie jest tak, zapewniam, że nie został przekazany ten radiowóz oznakowany, który 11 stycznia dzięki Państwa uchwałą i współfinansowania zostało nam przekazane do użytkowania. Trudno mi uzasadniać rzeczy oczywiste. W dobie XXI wieku użycie środka transportu w postaci samochodu nie powinno nikogo dziwić. i oczywiście poza odbiorem społecznym skuteczności patroli pieszych jednak szybkość reakcji i możliwość dotarcia do szerszego terenu za pośrednictwem patroli zmotoryzowanych jest dla mnie oczywista. Tak naprawdę w całej Policji w zasadzie, jeżeli pomijając działalności akcyjne bądź też skierowane na konkretną skuteczność od patroli pieszych. To nie jest też tak, że policjanci nie wysiadają z tego radiowozu, służy do przemieszczania tak zwanymi przez punktami przejściowymi, gdzie uważamy na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy dostępne największe zagrożenie. Oczywiście ilość radiowozów, które w czasie zmiany 12-godzinnej przemieszczają się po terenie trzeciego komisariatu jest różna, bo co do zasady jest różnie niż są dwa radiowozy interwencyjne wystawione ze stanu sztabu z Komendy Miejskiej, co najmniej dwa razy radiowozy patrolowe wystawiane policjantów naszego komisariatu. Do tego oczywiście dochodzą policjanci dzielnicowi, także w nocy. Do tego dochodzą policjanci sztabu przewodników psów służbowych, do tego dochodzą policjanci oddziału PTS. Dlatego też ta w sumie skromna liczba patroli, tylko dwa można powiedzieć, które są przedstawione, tym bardziej moim zdaniem prowadzi do wniosku, że patrol zmotoryzowany w takim wypadku jest skuteczniejszy, jest w stanie dotrzeć do większego terenu. Ja oczywiście, proszę Państwa, jest słuszna uwaga, że zakup takich środków transportu powinien iść z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości z tego co... Przepraszam najmocniej. Pani Karolina, muszę formalnie, bo wpłynął do nas wniosek na podstawie dwóch radnych i muszę po prostu iść z całym jakby mechanizmem. Wniosek dotyczy zamknięcia dyskusji dotyczącej projektu druku nr 408 i przystąpienia do głosowania. Niestety, proszę o przegłosowanie. Kto jest za poparcie takiego wniosku? Przepraszam, muszę formalnie, tak? Przepraszam najmocniej Pana. Tak i formalnie wchodzi, że jeżeli otrzymujemy wniosek, muszę w tym momencie przerwać najmocniej. Proszę, kto jest za poparcie tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Od 13 osób. Kto jest przeciw wniosku? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Czyli wniosek o zamknięciu dyskusji przeszedł. Musimy przejść do procedowania druku 408. Panie Przewodniczący, a może byśmy w ramach, że tak powiem, życznościowym pozwolili Panu Komendantowi dokończyć? Po głosowaniu, Ale to nie głosowane. Dyskusja została zamknięta. Bardzo Panu przepraszam. Przepraszam najmocniej, takie są zamieszane niestety. Jeszcze raz tak, przepraszam bardzo Państwa. Dalej jest poprawka tej radnego Łukasza Wantucha, anuluje się z paragrafu 1, 2 i 3 określenie ślepa kamera i co mamy wpisać? Zostawię się po starym, ale chciałbym przeczytać to, co było na i inne były. Rozumiem, ale nie, zgłosili poprawkę, ja nie mam. Przepraszam, nie rob sobie jajko. Przepraszam najmocniej. To jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej. Było powiedziane wyraźnie, że po to wyjeżdżałem dalej, żeby przeczytać to pismo z kancelarii, więc chcę przeczytać to pismo, które zajęło mi... Nie pismo, tylko poprawkę. Pismo, które mówi wyraźnie, że możemy zrobić... tak, została zgłoszona poprawka, wniosek, ja na to nie mam wpływu. Muszę to opiniować. Dobrze, to chciałbym w takim razie... Przepraszam, proszę dać mi skończyć. Okay. Nie, więc tutaj poprawka zgłoszona przez radnego Starsza radnego, to jest za poparcie... Poprawka mówi, aby w paragrafie 1., 2., 3 zmienić nazwę ślepa kamera na, nie wiem na jaką. Nie, nie ma sama nazwę ślepa kamera, zostaje włączony monitoring do osiedlu. To jest za poprawką zgłoszoną przez... To jest za poparciem poprawki zgłoszonej przez radnego Łukasza Wantucha, proszę o podniesienie. Że zostawia się monitoring na... Przeczytałem Państwu, wykreśla się... Przepraszam bardzo, czy Państwo nie słyszycie? Wykreśla się z paragrafu 1., 2. Nazwę ślepa kamera zostawia się monitoring. Trzeci raz... Nie, wykreśla się paragraf 1., 2., 3, czyli anuluje się to zadanie, tą uchwałę, czyli zostaje stara uchwała, starej treści, tylko zostawia się, skreśla się nazwę ślepa kamera. Ale przepraszam na emocje. Poprawka anuluje się z paragrafu 1., 2., 3. Anuluje się paragraf 1., 2., 3. Określa się słowo ślepa kamera, bo nie rozumiem. No, to... no dobrze, wprowadza się paragraf 1. Zmienia się nazwę zadania do osiedlu Wiśniowa z ślepa. Skreśla się słowo ślepa. Ale nie proszę jak na dobrze. Skreśla się słowo ślepa. Ale czy my w anulowaniu zadania ślepa kamera... Jest zgłoszona. Dobrze, przepraszam, podałem do dyskusji, przepraszam. Podałem do dyskusji zgłoszoną poprawkę przez radnego, mogę jeszcze tą uzupełnić. Proszę, paragraf 1., 2., 3. Proszę, kto jest za poprawką radnego Łukasza Wantucha, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwie osoby. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Będziesz liczył, kolego? Oczywiście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy teraz do procedowania druku 408 w przedstawionym projekcie przez zarząd i brzmi tak, jak Państwo macie przed oczami. Kto jest za poparciem projektu uchwały przedstawionego przez zarząd? Proszę o podniesienie. Rozumiem z autopoprawką tam, bo tam była wykreślona. Tak, za tą poprawką wykreśleniem zegar ustawiono. Proszę o podniesienie, kto jest za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta i chciałbym teraz... Teraz chciałbym wrócić, przepraszam, że tak Państwu przerwałem wypowiedź, bardzo przykro, no ale procedury takie są. Przepraszam jeszcze raz i proszę jeszcze raz o przedstawienie nam dalszych wyjaśnień. W zasadzie to zostaje dziękować za przegłosowanie. Panie, nie ma to są pieniądze dlatego, że jest potrzebny ten samochód. Tylko, że były tej rozgrywki do taka jest prawda. Przepraszam bardzo, nie proszę nie przerywać, bo to jest niekulturalnie i ładne. Proszę pan głos. Przepraszam. Ja jednak jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za przystosowanie tych środków na realizację. Rady były oznakowane dla naszego komisariatu. W zasadzie to swoją wypowiedź chciałbym tylko wypowiedzieć o tym, że tak jak tutaj już powiedziałem o rozdzieleniu tej funkcji patrolowej interwencyjnej, te rady, które aktualnie w komisariacie mamy 8 rady oznakowanych, biorąc pod uwagę przypadki losowe, jak i uszkodzenia tych rady Państwo w naprawie i tak dalej, no myślę, że do dystrybucji na stałe mamy około 6 radiowozów, które jeżdżą i służą. Tymi radiowozami oznakowanymi też proszę mi wierzyć, nie jeżdżą tylko policjanci, którym został przydzielony ten środek transportu. Jeżdżą policjanci radiowozów dzielnicowych, których jest 24, policjanci ogniwa wywiadowczo-patrolowego 34 policjantów, 12 osób z ogniwa do spraw wykroczeń, 6 osób z ogniwa do spraw nieletnich. Więc jest sporo tych policjantów, którzy w ramach swojej służby wykorzystują ten środek transportu i proszę mi wierzyć, że jeżeli będziemy z zaszczytem od Państwa przyjmować zakłócony referat o oznakowaniu. Na pewno on będzie wykorzystywany dla dobra mieszkańców dzielnicy, dobra mieszkańców całego mieszkających na terenie trzeciego okresu. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Będziemy prosić. Państwo nas poinformujecie o wynikach przetargu. Właśnie też będziemy prosić o informację, jak to poszło, jest sprzęt. Myślę, że radni będą zadowoleni. Zobaczcie, jeszcze będzie. Jest to 40 tysięcy złotych, jest to minimum wymagane do rozpoczęcia procedury sponsoringu ze środków samorządu. Czwarta dzielnica w tym roku zakupuje nam radius nieoznakowane. Za taką samą. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania do naszych gości? Państwo radni? Nie widzę. Dziękuję jeszcze raz za przybycie na naszą sesję. Przepraszam za zamieszanie. Ej, część radnych będzie porozmawiać dobrze. Przechodzimy do procedowania porządku obrad. Druk nr 3.